Był taki temat odnośnie klasika, że żeby nie wybierać serwerów, które są ze streamerami. I tam dużo, dużo powodów było i tak przyjrzałem się tym powodom i rzeczywiście mają one troszeczkę sens, nie? Jakby jesteście na serwerze, znaczy jeżeli wy jesteście moimi widzami, to dla was to tam wiecie, whatever, nie? Natomiast bycie na serwerze ze streamerem, tak przez przypadek, no to jest trochę, może być wkurzające pod paroma względami, tak? Gdzieś tam latają za nim, nie wiem, jakieś to, że powiedzmy cały jego czat jest gdzieś tam, znaczy ten trade chat jest wypełniony nim i tak dalej, więc... Nie wiem, no i to też jest tak, że jak tam chyba podał jakiś ktoś taki argument, że jak streamer odejdzie, to wtedy też ludzie odchodzą z tego, z gry i z tego serwera. To jest poniekąd prawda, troszkę tak jest. Cześć Apla, siemano, jojo. Dobry wieczór, światowiec, w końcu powrót na stare śmieci, no nie? Dosłownie, oddawaj betę. Moi drodzy, jutro jest stres test, czekajcie, w ogóle sprawdźcie wasze konto, dlatego że jeżeli macie aktywny abonament, to jest duża szansa, że dostaniecie tutaj beta and stres test. To jest coś takiego, że dzisiaj już chyba porozsyłali, ewentualnie jeszcze jutro będą rozsyłać. Sprawdźcie, czy macie dostęp, po prostu nad guzikiem graj klikacie i macie beta and stres test WoW Classic. I to jest ten stres test, który będzie się odbywał jutro, nie wiem dokładnie o której godzinie. Natomiast między innymi będzie to tego. Będzie to tam do piątego levela, levelowanie i tak dalej, więc będziecie mogli sprawdzić wszystkie leveling zony. W zasadzie piąty level to jest mało, naprawdę, szczerze, zdziwiłem się, że tak mało tego. Tak mało tej bety oni gdzieś tam dają. Dlatego, że piąty level to jest w zasadzie ta lokacja startowa, którą gdzieś tam się robi, nie? W przypadku dwarfów, no to co to będzie? To będzie zrobienie tylko tego Cold Ridge Valley. Valley of Heroes, czy tam Valley of Strength, to jest u orków i tak dalej, więc... No to jest takie trochę takie średnie, bym powiedział. Dobra, bo ja tu mam parę questów i ten. No, więc zastanawiałem się w zasadzie co zrobić z tym fantem, czy by przypadkiem trochę nie tego, nie pokominitiować się w najbliższym czasie i coś zaplanować na klasika, czy by zrobić sobie razem jakiś taki serwer, wybrać sobie go, coś sobie takiego pograć. Coś tak czuję, że będą się też jeszcze Polacy organizować, jeśli chodzi o te serwery. Że na pewno gdzieś tam na tym World of Warcraft.pl i może wybierzemy drugi Burning Legion. W ogóle serwery mają się inaczej nazywać, żeby nie było jakichś tam pomyłek, nie? Czyli będą zupełnie inne nazwy serwerów. Ciekaw jakie oni tam wezmą i dadzą, nie? Ale leciałeś z tego, z Osmona. A tak, no tak się zdarzyło, kurde. Tak się zdarzyło. Cześć Atari, siemano. Swoją drogą, jakie postacie planujesz zrobić na klasiku? Bo tutaj planuję grać w Hordzie i myślę, czy na tym serwie co on nie grać. Wiesz co, no ja planuję pograć sobie Hunterem. I myślę Dwarf Hunter, tak gdzieś tutaj klasycznie. Wy, moi drodzy, Horda czy Alliance? Jestem ciekaw. Ta beta jest podzielona na EU i na ANA. Jest wspólne, wydaje mi się, że jest wspólne. Nie graj w Alliance. Powiem tak, jakbym miał grać w Hordzie, to bym grał szamanem. Ja bym grał na pewno szamanem. Idę z Mona do Gidi, bo ciągle płaczę, że Horda taką ma przewagę liczebną. Znaczy jak widziałem, powiem wam ten. Ostatnio jak tam robili te rajdy, to aż mi się po prostu miałem takie... God damn it, ten człowiek. Znaczy ja wiem, że on tam po części gra, ale to jest takie, że on ma takie ego trochę dziwne, takie... Słuchajcie co ja mówię, słuchajcie co ja robię, wszystko ja tutaj mówię. Jak robisz to co mówi, to nie, dlaczego tak robisz? Kurzało mnie to, ale to takie trochę zabawne było z innej strony. Horda, Alliance, Horda, Alliance. Kurde, trzeba byłoby zrobić tego. Teraz mi strzeli, nie! Moniczku, nie! Ale Moniczku to wycina całą odznakę. Całą odznakę wycina. Ale jesteś kochana, dziękuję za próbę. Zaraz spróbujemy to założyć, boys. Uwaga, czekajcie, założę to na słuchawki. Nie jebni, błagam. Dobra, jest okej, Moniczku. Albo może nie jest okej? Czekaj, co muszę tą linkę tak tyłem przesunąć? Piźnie mi w nos, nie? Czekaj chwilę. Zaraz to założymy, panowie i panie. Tym prawdziwym celebrytą po raz pierwszy, trzymasz? Trzeba słuchawkami to opłacić. O! Oła, strzeliło mi w brodę!
Dobra, jest. Dzięki, działa. Dobra, działa, moi drodzy. Solenizant. Nie wolałeś własną gildię założyć, a nie siedzieć z Asmonem i Esfandem? Znaczy, zacznijmy od tego, kto ma betę z was? Kto w tym momencie ma betę? Wydaje mi się, że naprawdę niewiele osób ma betę, a... jakby lepiej siedzieć w gildii, ja dołączyłem do gildii tutaj Asmona, dlatego że jest dużo osób i po prostu jest dużo możliwości, żeby robić questy razem. Więc po prostu dołączyłem do większego community, tak? Jak z kolekcjonerką, bo jedynie w komputerniku zostały wszędzie indziej już wpisane i... jeszcze wpisz na eBay15 i zobacz, czy to ci wyskoczy. Wiesz co, ja chyba zostanę przy tym. Najwyżej będzie przypał, no i tyle. Jak przydzielana jest beta? Przychodzi mail, pojawia się, macie coś takiego. Proszę bardzo. Beta and stress test. Teraz to zmienili. Wcześniej było beta World of Warcraft Classic, a teraz beta and stress test. Jak to wyglądam. Zaplanował, że połowy wali. A on dziś zaplanował, że połowy wali? No to nie wiem, no ja jestem. A co, dzisiaj się wkurzał, czy co? Chcesz, że w Hordzie będzie grał. No to będziemy mieli konkurencję w takim razie. Chociaż nie wiem, czy on będzie zakładał swoją gildię, nie mam pojęcia. Nie wiem. O Boże, czuję się, jakby mi tu się wbijało, kurde. Fajny masz komputer, że WoW tak ci wygląda. Ja gram na klasycznych opcjach, moi drodzy, więc mam te Classic Options i wygląda naprawdę mega dobrze. Powiedzieli, że będzie to stały serwer na ostatnim... Czekaj, powiedzieli, że będzie to stały serwer na ostatnim... Okej. Co sądzisz o wypuszczeniu kontentu w klasiku po Naxxramas? Często widzę, że niektóre osoby ze społeczności są przeciwko temu. No dobra, znaczy... dodawanie kontentu do klasika to jest opcja, nie powiem, ciekawa. Więc na razie Blizzard skupia się na tym, żeby odtworzyć tą grę. To jest jakby naturalne, nie? Więc starałem się teraz odtworzyć wszystkie błędy, jakieś tam feature'y tej gry. I na razie im idzie naprawdę bardzo dobrze. Jakby grając w klasika, czujesz, że grasz w klasika, jest naprawdę mega fajnie. Natomiast później po wypuszczeniu wszystkiego, tak naprawdę, gdy już zostanie wypuszczony jak sama z ostatni patch, no to w zasadzie klasik zostanie takim klasikiem zwykłym na zawsze. I z jednej strony to jest całkiem spoko, dlatego że każdy, kto dołączy do gry, bo celem tego tutaj, tego klasika jest to, żeby odtworzyć to, co było kiedyś i w zasadzie zostawić to w takiej formie, bo o to chodzi, nie? Czyli na przykład jak za 2-3 lata, albo nie wiem, x lat, jak zostanie wypuszczone wszystko, ktoś dołączy do gry, to mimo, że jest już wypuszczony cały content, to nadal będzie mógł uczestniczyć w tym takim życiu klasika. Natomiast w momencie, gdy będzie wydawany nowy content do tego, no to w tym momencie... to nie jest już klasik, znaczy to już nie będzie to samo doświadczenie co w klasiku, nie? Więc jakby główny cel odtworzenia tej gry będzie się troszeczkę mijał tutaj z tym swoim założeniem głównym, nie? Z drugiej strony, jak już taka gra będzie stała i surowa, można powiedzieć, przez tak długi czas, no to będzie problem z tym, że może się nudzić, chociaż z drugiej strony można tu argumentować, że są ludzie, którzy x lat grają gdzieś tam na jakichś prywatnych serwerach ze swoim ulubionym dodatkiem, czy może i bez dodatków, jak w tym przypadku. Jakoś się nie nudzą, nie? Natomiast warto tutaj wspomnieć o... na przykład tam czytałem troszkę i widziałem o RuneScape, Runescape. Zrobił coś takiego, że oni uruchomili chyba klasyczną wersję gry. I ta klasyczna wersja gry jest o wiele bardziej popularniejsza niż ta wersja... tego, o jest, dziękuję. Niż ta wersja tego. Tej współczesnego Runescape'a. I ten stary classic Runescape, mimo że został odtworzony, to do niego jest tworzony nowy content, który jest w stylu i w klimacie właśnie tego starego Runescape'a. Więc jeżeli na przykład teraz tworzono by content, który byłby w stylu klasika i w takiej duszy tego wszystkiego, to spoko. Natomiast pojawia się tutaj zagrożenie, że jeżeli będą robić coś takiego, to mimo wszystko po jakimś czasie możemy wylądować właśnie, że jednak... ta gra będzie ewoluować w coś takiego, nie? Bo jakby na takiej zasadzie pojawiają się kolejne dodatki. Chwila, moment i content, który będzie się pojawiał, będzie przypominał The Burning Crusade. Będą pojawiały się coraz więcej zmian, więc jakby trzeba byłoby to bardzo mocno monitorować i myślę, że byłaby to trudna rzecz do zrobienia, aby nasza gra nie zmieniła się aż tak bardzo, ten classic. Po dodawaniu kontentu, ale z drugiej strony jest to ciekawe, no bo fajnie, jakby jeżeli byłaby właśnie rozwijana ta gra w tym całym klimacie, no to myślę, że nie ma problemu, byłoby naprawdę zajebiście. Chociaż są ludzie, którym się to nie podoba. Natomiast kolejna kwestia, to gdzieś tam w wywiadach pojawiły się informacje odnośnie tego, że jeżeli Classic będzie miał pozytywny odzew, no to w którymś momencie mogą się pojawić serwery z innych dodatków. To też jest spoko, nie?
Jakby wyobraźmy sobie, że na każdym z tych serwerów jest milion osób. Milion na Woltku, milion na TBC, milion na Klasiku. Powiedzmy, na razie zawężmy się do tych trzech. No to to są praktycznie 3 miliony graczy, którzy nie graliby w tą grę w innym razie, powiedzmy, nie? Bo powiedzmy, ktoś lubi Woltka, ale nie będzie grał w nowego WoWa. Więc z punktu widzenia Blizzarda jest to całkiem opłacalne, dlatego że opracowali już teraz taką technologię, która staje się podstawą pod tworzenie różnych dodatków. Czytaj. To, co zrobili teraz na klasiku, czytaj, że mają ten nowoczesny silnik, ten nowy silnik z gry, który mamy teraz, tak? Dosłownie, bo to jest dokładnie to, co teraz tutaj ja gram, to jest Battle for Azeroth, to tutaj. Tylko, że z wyciętym contentem z Battle for Azeroth, z wyciętymi jakimiś tam rzeczami, typu Dungeon Finder i tak dalej. I są tutaj wkładane rzeczy, jest na przykład stary świat, stare modele postaci i tak dalej, to wszystko jest tutaj po prostu odtwarzane. I na tej podstawie możemy zobaczyć, że jedyne, co trzeba zrobić na The Burning Crusade, to po prostu włożyć content, source code, który był w The Burning Crusade. I mamy TBC, nie? Po prostu zmiany klasowe i tak dalej, więc myślę, że Blizzard naprawdę zdobędzie dosyć sporo doświadczenia po to, żeby móc właśnie produkować te dodatki, więc utrzymywanie je, to już jest taka kwestia, że tak to powiem, techniczna, no nie? Natomiast z punktu widzenia kontentu i jak szybko można to zrobić, nie jakby tutaj, że tak to powiem, zbagatelizując tego, jak jest tworzone, ale myślę, że o wiele mniej pracy będzie jakby z dodatku na dodatek trzeba włożyć w to, żeby odtworzyć te dodatki, więc całkiem spoko, nie? Jakby każdy ma coś swojego. Ja na przykład bałem się osobiście w momencie, kiedy nawet rozmawiałem o tym klasiku nawet kiedyś troszkę tak, że tak to powiem negatywnie, trochę wypowiadając się na temat klasika. To właśnie mówiłem, że co dalej, tak? Że skończy się i co? Zrobimy TBC i tak dalej, ale jakby koncept posiadania wielu dodatków. Mówię, każdy ma co chce, ale z drugiej strony bałem się, że community będzie zbyt bardzo podzielone, że jakby tak bardzo rozdzielą się na te wszystkie serwery, że w żadnej grze nie będzie można nic osiągnąć. A z drugiej strony pomyślałem sobie, ciul, nawet niech będzie po 500 tysięcy ludzi na każdym serwerze, ba nawet 300, to i tak jest to już bardzo imponujący wynik i jak na takie mniejsze community, mniejsze serwery, to jest bez problemu, żeby móc prowadzić rozgrywkę, nie? Nie ma absolutnie żadnego problemu. Przy 300 tysiącach osób, tylko chodzi o to, żeby te serwery jakoś umiejętnie łączyć. Jeżeli na przykład będzie będzie to wyglądało w ten sposób, że na jakimś serwerze będzie mało osób, to żeby łączyć te serwery i tyle, nie? Tak to jest. PST to co innego. PST testujesz obecny content. Tak, PST to jest content z patch 8.2. Tak to jest. Więc tak mi się wydaje. Nexus ma 17 lat. Tak jest, dokładnie. Dokładnie. Czekajcie, bo ja tutaj miałem gdzieś pójść. Speak with Fiona in Terramor, to nie, to już Wetlands, Stormwind, Lohmodan, Nomergan, Darkshore. Okej, okay, Maestras Post. A, to ja wiem, gdzie ten Maestras Post jest. A tutaj coś będzie? Zaraz zobaczymy, bo tutaj nie ma zaznaczonych questów. Nexus będzie no life? No prawdopodobnie tak, znaczy będzie dużo co robić. Przede wszystkim strasznie dużo czasu zajmuje levelowanie tutaj, nie? Ukośnik, Plaid. No ja mam przegrane 1 dzień i 8 godzin, no 25 godzin można powiedzieć. Co trzeba zrobić, żeby dostać się na PST 8.2? Wejdź na swoje konto i tam jak będziesz na twoim koncie, to trzeba stworzyć konto PTR, tam masz coś tam, konto testowe i wtedy zostanie ci dodane i będzie to wyglądało w ten sposób, że na launcherze będziesz miał, tutaj widzisz, PST World of Warcraft. To każdy może tego, rzecz jasna, dołączyć. Ło, co to się zrobiło? Czemu ta gra mi dziwnie chodzi? What the hell? Dziwne, okej, już jest dobra. Jak ci podoba kolekcjonerka z 15 rocznicy? No moim zdaniem jest zajebiste, jakby $100, 100 euro, dostajemy figurkę i wiele jakichś rzeczy. Moim zdaniem to jest chyba jedna z najlepszych okazji, jaka była. Nie dość, że dostajemy mounty, dostajemy abonament, dostajemy dużo rzeczy, więc moim zdaniem mega się opłaca. Tam ile? 400 coś złotych za zajebistą figurkę, która wydaje się być, znaczy zajebistą, no tak na papierze się wydaje zajebista, ale czy będzie zajebista? No to nie wiem, to niestety nie mam pojęcia. Tak to jest. Jaki ja stary, no nie? Co ty masz na głowie? Dziś czyjeś urodziny? No moje urodziny. Ja się trochę martwię o to, że obecny WoW będzie miał mało osób. Znaczy wiesz co, jakby obecny WoW też będzie miał swoją niszę. Zobacz ile osób jakby hejtuje zamysł tych nowszych dodatków, nie? Znaczy tych starszych dodatków, przepraszam. Więc myślę, że to też będzie miało swoją jakąś tam niszę, natomiast może to się będę się bał w momencie, kiedy Blizzard będzie nie wiedział, co robić. Bo z jednej strony
będzie ta presja ze strony tych starszych dodatków, starszych filozofii gry, które będą atrakcyjne i przyciągać osoby, a z drugiej strony będzie to się kłóciło z tym takim rozwojem gry. Więc jeżeli na przykład Blizzard będzie chciał bardziej przypodobać tą grę do tych starszych dodatków, no to część ludzi może być niezadowolona i jakby Blizzard sam nie będzie wiedział, co robić, nie? A z drugiej strony, nawet niektóre rzeczy, które by się przydały, by zostały zrobione, będą odtrącane gdzieś tam na bok, dlatego że, no bo musimy robić nową grę, nie? Tak to jest. Misi, tier 1, subscriber, 11 miesięcy. Dziękuję bardzo, witam, grazy, cześć. Bierz moje matki, zabierz jak chętnie, tu życzę miłego na streamie. Dziękuję. Dzięki, Adam, dzięki, Weixel, za wszystkie najlepszego. Bardzo mi miło. Okej, co to jest? Bring Barthar Hair. A, dobra, to ja wiem, to tam gdzieś na dole są tacy agenci. A czy to nie przypadkiem gdzieś tu w Maestras Post, przypadkiem nie powinienem oddać tego questa? Teraz zobaczymy, czekajcie, Taur. A, dobra, już wiem. Gdzieś tam na północ chyba trzeba pójść, zaraz pójdziemy jeszcze na tą wieżę. Miłego wieczoru, trzymaj się, kurde, mociach, jojo. Dobra, Johnny, i tak wiesz, że będziemy pizgać klasika jak wyjdzie i ubierać się na dangach. Znaczy wiesz, no ja jak najbardziej, znaczy mi się gierka podoba, całkiem fajnie się gra, całkiem przyjemnie. Ej, swoją drogą na 25 levelu, przypomnijcie mi, żeby pójść do Duskwood po peta, bo tam jest taki zajebisty pet, którego mogę się nauczyć. Jest mega, mega fajny. Tam Furious Hole 2 ma, ma Bajta 4, zajebisty, naprawdę mega, mega super. O Jezu, anioł, kurde. Dziękuję bardzo, anioł wrzucił 10 złotych, 100 lat, 100 lat. Wszystkiego najlepszego, hajsu, lepszego Wowika, miłości od Moniki. To tego ostatniego na pewno nie będzie brakować, to od razu mówię. Ale tutaj no, lepszego Wowa to... Kapa. Tak to jest. Ja zamiast subskrypcji w grze wykupiłem trening odważnikami Kettle... Co? No to jest poważna życiowa decyzja. Kurde. Witam najlepszego, wszystkiego najlepszego, dziękuję bardzo, a chciałem powiedzieć najlepszego streamera, no i smutno mi się teraz zrobiło. Powinno być dwie ekipy pracujące nad grą, Classic Team i drużyny od obecnego ale to i tak jest teraz. Jest teraz coś takiego, co nazywa się World of Warcraft Classic, czy też Blizzard Classic Team. I Blizzard Classic Team zajmuje się właśnie starszymi gierkami, między innymi World of Warcraft, też Diablo i tak dalej, i tak dalej. Mam do ciebie pytanie, czy jesteś szczęśliwym człowiekiem, czy wszystko to, co robisz, jest dla ciebie przyjemne? Ło, jakie, o, czekajcie, ten... Powinno być ten taki ork, taki zagzag, taki that's deep. To jest głębokie, ziom. Ja bym powiedział, że raczej tak. Raczej jestem zadowolony. Znaczy nie ze wszystkiego, co robię, ale z większości bym powiedział, że chyba tak. Premiery rocznicowej kolekcji jeszcze nie ma, a na eBayu już po 1,7 zł. No to nieźle się zaczyna, kurde. Dobra, powiedzcie mi jedno, czy te włosy to ja coś tutaj mogę gdzieś to zdobyć? Czekaj, zaraz zobaczymy. Tak tu Ashenvale, to jest gdzieś... To w Astranarze ona jest, dobra. To the North, okej, dobra, bo to musimy kawałek dalej pójść. Tak mi się wydaje, to chyba gdzieś tutaj w tych ruinach, o. To gdzieś tutaj jest, takie mam, tak mi się wydaje. Czekajcie, co to jest? Coś mi tutaj wyskakują, jakieś roje. Dziękuję bardzo. Wie pan, to nie tak, że dobrze czy niedobrze. Jeśli miałbym mnie pan zapytać, co najbardziej cenię w życiu, to powiedziałbym, że WoWa. No i dobra, no i lecimy, kurde, tu z kłościkami. To gdzieś tutaj będzie się chyba spawnić, tak mi się wydaje. No dobra, idź mój pecie. Muszę jeszcze ponaprawiać trochę błędów tutaj. O wow, ale głośno. Ale głośno. Ale dostał. Forsaken Herbalist. Jaki kurde czesa dostałem. Dobra, czekajcie, ściszymy trochę grę. Wydaje mi się, że jest trochę za głośna. Betka czy prywaciarz? Prywaciarz, przyzna się, ja prywaciarz? To jest beta, moi drodzy, to jest beta. Oficjalna beta. Tak, czy to gdzieś tutaj przypadkiem nie leciało? Ale zobaczymy, bo to chyba z tych gości leciało, tak mi się wydaje. Forsaken Herbalist. O nie, tutaj jest Plant Bundle. Okej, jest. Ja powiem wam, takie teraz strzały ładuję. Widzicie, jaki pog damage jest? Ja tutaj takie strzały teraz daję z tym Silver Plated Gunem, ale będę musiał sobie zrobić jakiś lepszy. No i też, patrzcie, mam Taskmaster Axe. Jak robiłem Dead Mindsy, to mi poleciał. Też mi poleciał jeszcze bardzo fajny ten... Bardzo fajny Polarm, ale nauczenie się Polarma, wiecie ile kosztuje? Kurwa golda! Stwierdziłem, nie ma szans, ja nie będę wydawał tyle pieniądzów. Jestem biedakiem.
Czy moja córka nie ma dziś urodzin? Tak, dokładnie, ma w ten sam dzień. Dlaczego max level dla klasiku to aktualnie 30 poziom? Dlatego, że Blizzard tak powiedział, a to co Blizzard powie, to wiecie, to święte, nie? Nie, tak serio, to po prostu testują na razie ten etap, jak to wygląda. Możliwe, że później włączą nieco więcej testingu. Nieco więcej rzeczy. A zobaczymy, bo tutaj... Plant Bundle. O, tam jest jeden, dobra, widzę. Let's go! Trupek sobie ziółka zbiera, a ty jak bydlak strzelasz do niego, wstyd. Ale to są... To są nasze zioła! Nie będzie mi zioła, kurde, zbierał. Ale mega czapeczka, no nie? Taka mi Moniczkę wzięła, ale trochę kijuje ją nieco. A w życiu chciałeś być kimś więcej, czy to stanowisko ci wystarcza? Wow! Zag! That's deep, boy! Powiedz mi, czy człowiek kiedykolwiek bywa spełniony? Wydaje mi się, że człowiek jest takim okrutnym zwierzęciem, który sam sobie wyżył. O, jak przypierdolił. Takim jest okrutnym zwierzęciem, że sam sobie będzie stawiał tak poprzeczkę, aż się zamęczy. Człowiek nigdy nie jest zadowolony, pomyślcie o tym. Czy goście już uciekli? No tak, pograliśmy sobie troszkę i... Ja tam poszedł do siebie, Moniczka do siebie i teraz... ja sobie stwierdziłem, że trochę pogram, bo... Miałem taką ochotę na klasika. Chciałem właśnie zrobić film na szybko. Chciałem wziąć i tego, i zrobić film, znaczy film zrobić i postreamować od razu po tym. Ale okazuje się, że nagle przyszli do mnie i siedzą i chcą pić piwo. Ja mam takie, ja nie piję, to raz, a dwa, że idźcie sobie. A oni mówią, nie no co ty urodziny, ja mówię, okej, dobra, niech będzie. Nie chciałem im przykrości robić, więc. Ty, patrzcie, ominąłem tutaj tego bobka. Na wanili, kurde, te itemki nie mają kompletnie tych. Nie mają kompletnie tych takich, wiecie, takich migotek. Jaki damage ja walę, pak! Shit! Czy nie za szybko się XP 25 i ten level? Ja i tak levelowałem bardzo wolno, natomiast pamiętajcie, że im wyższy level, tym naprawdę o wiele wolniej się leveluje. Zobaczycie, że 30 level to jest taki moment, do którego jest jeszcze tak w miarę szybko, ale później jest coraz gorzej, dlatego, że większość krain na pierwsze poziomy jest w miarę dokończona, czyli jest dużo questów, jest jakoś to w miarę sensownie przemyślane. Natomiast im później, w tym jakby cyklu developmentu, im później w tworzeniu tych krain, dlatego że najpierw rozpoczęto od podstawowych krain i później stopniowo szli właśnie do tych wyższo-levelowych krain. I tam okazuje się, że na przykład gra jest tak masywna i tak duża, że im nie starczyło czasu na to, żeby dokończyć te krainy. Stąd też takie krainy jak Ashara, Silithus czy parę innych krain jest po prostu niedokończona. Jakby nie ma tam tak dużo questów, albo w ogóle nie ma questów. Stąd też im wyżej, tym tak naprawdę trudniej się leveluje i więcej trzeba na level. Więc zobaczycie, że od 30 poziomu to mega zwalniam. Jutro będzie streamek, tak, jutro będzie streamek i w ogóle jutro będzie streamek też na NVIDII od 14 do godziny 19, a może później jeszcze u mnie zrobimy, więc jeżeli byście widzieli, to było fajnie. Gdyby człowiek nigdy nie był zadowolony, to nie można było powiedzieć, że jest taki stan jak niezadowolenie. That's deep. Powiedz mi, czemu w ogóle ludzi tak ciągnie do MMO klasyków? Dla mnie to niepojęte. Co jak co, ale gry MMO nie powinny się cofać. Owszem, nie ubliżam starym rozwiązaniem. Wiesz co? Wydaje mi się, że ludzie chcą tych starszych MMO-sów z wielu powodów. O, jak się wyleczył, patrzcie, cwaniaczek. Znaczy, jednym powodem na pewno jest nostalgia. Nostalgia to jest suka i jakby to jest to, co sprawia, że w którymś momencie sobie siedzimy i takie mówimy, pograłbym se w Gothica takiego z nocą kruka. I później idziecie, gracie w takiego Gothica z nocą kruka. No ale wiesz, tak jakby tęsknimy do tego, co sprawdzone, nie? Mam wrażenie, że w dzisiejszej grze ludzie w dużej części są zagubieni. Na zasadzie wracają x dodatków później i na przykład nie wiedzą, co było w poprzednich dodatkach. Jakby ten nowy dodatek też ma wiele opcji, nie do końca ich rozumiemy i... Nie wiem, zauważyłem, że ludzie grawitują w stronę tego, co wiedzą. Na przykład woleliby grać w coś, w co... wiedzą jak grać,
niż w coś, co nie wiedzą jak gra. Znaczy, to też zależy, nie? Bo to tak, tak ogólnie mówię, ale jakby tak wracają ludzie i mam takie, o, ten quest, to ja wiem, jak go zrobić, i tak dalej, więc jakoś tak grawitują w stronę tego. Natomiast nie ukrywajmy też poziom trudności, to, że gra nie traktuje cię po macoszemu, to, że nie ciągnie cię za rączkę, to, że jest jakiś fajny class design, przede wszystkim community, jakby w tych nowszych grach MMO troszkę mniej się stawia na community, takie naturalne community, tylko to się forsuje. Czy tutaj robi się jakieś w Guild Warsach różne event, znaczy nie będę się wypowiadał za Guild Warsy, tylko tak na razie, tylko tak powiedzmy, powiem. Ale to, że na przykład Guild Wars idziesz na jakiś event, automatycznie cię dołączają do grupy, automatycznie wszystko gdzieś tam się dzieje, więc no to sprawia, że to nie jest jakieś takie, to jest fajne, że tam się razem gra, nie? Ale w takich eventach rzadko się kogoś poznaje, rzadko się rozmawia, cokolwiek robi. To wszystko raczej odbywa się na takiej zasadzie, że wchodzisz, robisz co masz ty zrobić i sobie idziesz. Taka gra jest taka samolubna, nastawiona na single player, więc community też jest ważnym aspektem. A na tej community składa się bardzo wiele czynników, między innymi ten poziom trudności, który zmusza nas do tego, żeby razem gdzieś tam grać. Profesje, które są stworzone tak, żeby gdzieś tam do tych innych ludzi się odzywać, i tak dalej, nie? Nie wiem, no dużo jest powodów, nie? Chociaż z drugiej strony powiem wam tak, no jeżeli nie jesteście fanami klasika, ani starszych gier, no to... Wiecie, jakby, no potraktujcie to jak ludzi, którzy lubią stare samochody, nie? No ja na przykład jestem zdania, że stare samochody gdzieś tam mają swój urok, ale... Jakby stare samochody dla mnie nie mają sensu, jak na przykład widzę mojego dziadka czy kogoś, kto kurde, o, to dla mnie taki 60-letni, no może nie 60-letni, ale 30-20-letni samochód, super sprawa, piękny, super motoryzacja taka. To wiecie, to dla niego to jest złoto, dla mnie to są rzęchy po prostu, nie? I teraz, czy ja mu zabronię lubić tego, czy ja go zmienię, żeby lubił co innego, mimo że nowsze samochody są lepsze, bo są lepsze, tak? Ale dla niego nie są lepsze, no i jak przegadasz mu? Ja mu powiem, stary, słuchaj, no tu masz system, który ci sprawi, że jak będziesz miał wypadek, to nie będziesz miał wypadku. Albo, że jak pierdolniesz o ścianę, to cię uratuje i przeżyjesz. Nie, ja to nie lubię, one naszpikowane takie elektrycznością taką zrobione, takie, nie, ja nie lubię, ja wolę mieć kontrolę nad swoim samochodem, nie? I to jest dokładnie to samo tutaj, nie? Ale tam masz takie coś, co ci grupę szuka, no nie, no ja wolę sam sobie szukać grupy. I tak dalej. Ej, ja tu na WoWa przyszedłem, gościu. No i siema, no i jest WoW, i co? I jest WoW. Ale polonezem bym se pojeździł, kurde. Nixium biegał i co chwilę, hi friend, do you wanna group up? Nixium to jest w ogóle człowiek, kurde. Człowiek ship. Człowiek, który shipuje wszystko pod swoich widzów. Nie wiem, ja na przykład nie podoba mi się, jak człowiek jest zbyt taki mega optymistyczny, taki... się wydaje taki zbyt hypujący wanilę. I to też jest złe, dlatego że nahypuje ludzi na coś... No nie wiem, moim zdaniem zbyt optymistyczny, tak naprawdę zbyt optymistyczny, ale to jest moje zdanie. Hey friend, wanna group up? Oh. Takie sztuczne forsowanie tego, nie wiem, takie... Nie rozumiem, ja to może jestem taki dziwny. Czy w Vanilli były addony? Były addony, natomiast były bardzo... Ja nie ogarniam Vanilli, jak to nie? Ogarniam Vanillkę, ogarniam, całkiem okej. Okay. Holy shit, World PvP boys! World PvP boys, dawaj, napierdalaj się! Napierdalaj! Nie popuszczę ci! Oh my god! Spierdalaj mi stąd. Dojedź go. Oplutet. Nie miał ze mną szans w sumie, no. Trochę głupio by było mi tak go zabijać. Nexus, respect! Nexus bije fanów? Ja nawet nie wiem, kto to jest. Nie wydaje mi się, że był fanem, tak to wybiegał za mną. Let's go. Dobra, czekajcie, bo ja niby mam iść gdzieś na północ. O, shit, co tak mam pająk. Gdzieś na północ do jakiegoś tamtego czegoś tutaj? Ile tu pająków jest? Powiem wam tak, w Ashen Vale też bardzo mało robiłem questów, szczerze mówiąc. Jakiś Tin Vein. Mój pet się bije. Wracaj tu. Wracać do roboty! I ta muzyka, no nie? O, patrzcie, coś tu jest.
Powiem wam, Ashen Vale'a nie robiłem dużo. Ja raczej szedłem jakby drogą Easter Kingdoms. Za moich czasów, gdy była Vanilla. Nawet później jakoś tak troszkę robiłem co innego, ale zobaczymy. Bo to prawdopodobnie gdzieś tutaj jest ten gem, który muszę odzyskać, ale zobaczymy co tu jest. Jestem ciekaw po prostu. Taka ciekawość. A zwłaszcza, że tutaj nie ma pokazanych co gdzie jest, więc... A może tu quest będzie? A, to jest pająk. Myślałem, że tu ktoś w środku jest. Phantom Stalker? What? Ale już jakieś pająki są, dobra. Na mi się tu jakiś quest będzie, ale to później zobaczymy. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo, dziękuję. Cześć Johnny. Wszystkiego najlepszego z okazji 18 urodzin. Dziękuję. Dorosły Nexurko. Ja powiem szczerze, że zamierzam odstawić Battle for Azeroth na drugie miejsce, a z klasykiem uczynił główną wersję gry. Zacząłem grać miesiąc, dwa przed WoD i mnie również nie podoba się obecny stan WoWa. Ja się nie dziwię, że tak dużo osób tak zrobi. I całkiem spoko. Znaczy, koniec końców chodzi o to, żeby po prostu dobrze się bawić, tak? Jakby w momencie, gdy zaczniemy jakby rozmyślać nad istotą WoWa i zmuszanie się do gry, to jest trochę głupie, nie? To jest World of Warcraft, to jest nowy WoW, to ja muszę grać. Jakby koniec końców trzeba zapytać się, czy po prostu masz czy dobrze się bawisz? Jeżeli dobrze się bawisz, no to tyle, nie? Czy się zmuszasz, czy się nie zmuszasz? Jeżeli ty powiesz sam sobie, że się dobrze bawisz na nowym WoWie, zajebiście. Jeżeli ktoś się będzie dobrze bawił na tamtym WoWie, zajebiście. A czekajcie, bo to chyba tutaj będzie, się wydaje. A zobaczymy, będziemy musieli przeczytać opis tego questu za chwilę. A muszę zmienić te aspekta, bo widzę, że trochę gorzej uderzam. Widzicie, waliłem po 59, a teraz po kurde 65. A wejdźmy tutaj do tej wody. O Boże, te klamy. Okej, okay. I co tutaj będzie? Dobra, zobaczmy ten Trek to Ashen Vale, to nie to. To nie to, to tamten był, o tutaj. Okej, okay. Cult of the Dark Strength, so I've been dealing with some Dark Strength Northeast. Ordeal Aran. With some of the Dark Strength come Northeast of you. One of their persons believe called the Secret One. Northeast. Northeast of. Gdzie to będzie? Maestras Post. No to moi drodzy, trzeba chyba się po to dbotować zaraz. Tower of Altaralax. Tower of Altaralax. Tower of Altaralax. No zobaczymy, bo to jest Chain Quest, tylko nie wiem którym. Glowing Soul Gem, o to jest to. No, tylko gdzie to będzie niby? Drop rate remain ridiculously low. Ktoś wie może gdzie to jest? W ogóle dziękuję bardzo! Tak, tak jest. Siema wszystkim, cześć Jeffalon, siemano. Zabor, dziękuję bardzo. No elo, welcome back, dziękuję. Dziękuję za suba. I Lady Macbeth też, dziękuję bardzo. No to daj mi wszystkiego też naj. Dziękuję, kanapeczki niech będą z wami, dziękuję. Bardzo mi miło. Siemanko, cześć Lady Macbeth, cześć. I kurde, wracają do WoWa, oh my god. Wszyscy, koniec. Dobra, czekajcie, gdzie to będzie? Mr. Pinchy, upcoming on Purify Usmash. Nie ma mapy, naprawdę? Drop rate on this is ridiculous. Glowing Soul Gem, zaraz zobaczymy z czego to leci. Glowing Soul Gem. Nie mam pojęcia, gdzie to mam iść, kurde. Jak tam w Wielkim Świecie, czy tak Kanada, kurde. W Wielkim Świecie, jak w Wielkim Świecie, no. Nudy. Nie no, już... Szczerze mówiąc, żeby pozwiedzać Kanadę, żeby zobaczyć więcej, to dwa tygodnie to jest nic, to jest mało. Northeast of coś tam. To nie będzie gdzieś tutaj przypadkiem? Jak to się nazywa? Czekajcie. Jeszcze raz. Ordeal Strand. Ordeal Aran. Ordeal Aran. Dobrze to napisałem? Ordeal Aran. A, to są te tutaj. Northeast of Ordeal Aran. To są Tin Veiny, to Tina sobie weźmiemy. Let's go, let's go. Czy będą jakieś adony na wanilii, typu Carbonite ten? Znaczy na pewno będą, dlatego że... Znaczy kiedyś były w ogóle addony, natomiast one były takie...
no, że tak to powiem, bardzo prymitywne. I dużo czasu zajmowało, żeby zrobić coś takiego. Pamiętam, przecież były Deadly Boss mocy w postaci Big Wigs. No i parę takich rzeczy, znaczy to tam później powychodziło. Quest Helpery i tego typu rzeczy. To było, tylko że to było toporne, dużo ważyło i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, ta część gry bazuje na tego, na... No, bazuje na współczesnym WoWie, więc można normalnie wgrać tutaj sobie bez problemu te wszystkie rzeczy, nie? Ordeals Aran. Dobra, to jest to jednak. Dobra, to już widzę. Northeast of Aldir. Northeast from here. Dobra. A, czyli to tam będzie gdzieś. Quest Helpery. No, Quest Helpera będę musiał sobie zainstalować. Znaczy, powiem wam tak. Ciekaw jestem, czy ten World of Warcraft Classics Beta Quest... Boże, nie. Quest, tylko Addons. Ciekaw jestem, czy są już jakieś. Working Addons for Stress Test. Okej. Okay. 14 godzin temu. Zobaczmy, jakie są. Accept. Okej. Okay. Popular research... Okej. Okay. The site list below contains a list of Addons Classic Beta. New Addons become available. Will a Classic, another great site... Classic... to są update'y. Map Chords. O, to jest mega fajne, Map Chordy. Quest Helper Alpha. Oh my god! Ej, moi drodzy, chcemy sobie tego? Main action bar replaced. Zaraz zobaczymy, co to jest. O, wow, takie coś zrobili. O, jak ładnie wygląda. Nie powiem, że nie. Vendor price. O, my god, vendor price. Jezu, pokazuje vendor price'y. To jest dobre, wiecie co? Ściągnijmy, zobaczymy, czy to rzeczywiście działa. Tego jednego chyba Dominus Classic nie będziemy robić. Ale map cordsy się na pewno przydadzą. Map cordsy naprawdę się przydadzą. Więc ściągamy. Czy chcemy Quest Helpera spróbować sobie? Dobra, wiecie co? For the sake of testing, sprawdźmy. Ojej, ale czekajcie. Download zip. Okej, jest, dobra, mam. Okej, zobaczmy, czy tutaj spreadsheet working addons. Tu jest jakiś spreadsheet. Jest. Zobaczcie. Battle for Azeroth UI. Updated. O, to są rzeczy, które działają, teraz patrzę. Weak Auras. Deadly Boss Mods. Abar Classic. Co to jest? Released. In development. Released. Swing Timer for Classic. Another... Swing... Ale czekaj, Swing Timer? Co? A nie, bo tu nie będzie nic pokazanego. Questy and In-Game Quest Helper. Alpha Beta. Quality time. Keep track of how you spend your time. Oh, what the fuck, naprawdę? Ale jazda. Show and sell prices. To jest dobre, to jest dobre. Took UI, to jest jakieś UI. Coordinates, to są koordynaty. Voodoo, Hero Focus, Red Flame, Simple Map, Coordinates, Addons, to mam Voodoo, another item price tooltip, ok. Real mob health, estimate and display mob health based on the damage dealt. Oh wow, to jest ciekawe. Better maps for classic. Co? Jestem ciekaw. Better maps for classic. Co wy gadacie, że to tak wygląda? Co ty gadasz? Ciekaw jestem tego. Dobra, zobaczmy, jak wyglądają addony do klasika w takim razie. Zobaczmy.